9 DSJ4 SMK, 7 stacja, dojeżdżamy do Lillehammer, jesteśmy w Norwegii, drodzy Państwo, na skoczni, w której przed rokiem odbyły się Mistrzostwa Świata DSJ4 MK. Dziś, drodzy Państwo, przedostatni weekend tego czerwonego lata, na które zapraszają z Państwa Apoloniusz Kot i Marek Rudziński. Drodzy Państwo, dzisiaj tak Apoloniusz przyznasz, że chyba tak Lillehammer troszeczkę sennie jest, tak? Sennie, tak pochmurno strasznie. Pogoda zdecydowanie też nie dopisuje. Zdecydowanie tak. No, ostatni konkurs w Kłopiu, no to jest konkurs, który chcielibyśmy zapomnieć na Apoloniusz. To akurat w Kłopiu ciebie nie było, inne obowiązki, no ale historię znasz. Historię znam, bardzo dobrze. Tak wyszło, no tak czasami w życiu wychodzi, że starasz się, a wychodzi zupełnie odwrotnie, bądź w ogóle nie wychodzi. W ogóle nie wychodzi, tak jest. To tak jak jeden z naszych kolegów. Praktycznie w ogóle nie wychodzi, a jak wyjdzie, to jest święto. Tak. No ale dobrze, Państwo znają tego kolegę nawet, ale nie będziemy o tym mówić. No cóż, technika do nas dzisiaj dotarła, mamy w Lillehammer, przynajmniej dostarczyli ładny sprzęcik. Nie, no widzisz, jednak Norwegowie, tutaj naród narciarski wie, o co chodzi. Tak jest. Pytanie do Ciebie, co myślisz o ostatnim konkursie? Nie wiem, co myśleć, bo widziałem, znaczy znam z opowieści tylko to, co się wydarzyło w tym konkursie najważniejszego. A nie oglądałem, bo nie mogłem. Tak jest, otóż to właśnie tak było. No drodzy Państwo, no sytuacja jest tego typu, że wielce prawdopodobne, że Polska pożegna się z piątą pozycją, którą wywalczyła dla naszego, którą wywalczył dla naszego kraju Janusz Wietrzy-Balkon. No bo Marian Żatecki, który jest na pozycji spadkowej, jest w ósemce zawodników, którzy spadają. No dzisiaj się do konkursu nie zakwalifikował, w kwalifikacjach pozycja 57. Wygrał tylko z Celugorkiem Pilifem, Sofianem Chatkiewiczem i Niko Polichronidisem. A podobnie, czy to jest sukces, że przynajmniej kogoś wyprzedził? Nie nazwałbym tego sukcesem. No, wejście do konkursu powinno być dla naszych reprezentantów jakąś to już normą, lekką przyzwoitością. No ale jak widać, nie do końca. Niestety. Ale są też plusy, bo Janusz Wietrzy-Balkon zwyciężył w kwalifikacjach, 99 metrów. No Janusz lubi te małe obiekty, więc z tego oczywiście się cieszymy. Aubusiganoyer drugi i Kauko Putansau trzecie kwalifikacje z rzędu na podium. No ale to wiemy, że kwalifikacje to zupełnie co innego niż konkurs. Pozostali nasi na 21. Eugeniusz Brykiet, na 23. Ryszard Kontrokupski, jeszcze gdzieś powinien być Mikołaj. Jest. 31. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. My będziemy to wszystko rozpoczynać, tak jak mówimy. Dzisiaj jest sennie, tak mam nadzieję, że nas skoczkowie troszeczkę rozbudzą, no bo jeżeli skoczkowie nie rozbudzą, to Apoloniusz trzeba będzie po konkursie samemu się rozbudzić. Będzie trzeba, koniecznie. Jeszcze jak. Kawka jakaś. Kaweczka, tak. To Szesiku, ja idę Szesiku. No ciekawa firma dzisiaj jest sponsorem, firma Berg. Też prezes tej firmy ostatnio mówi się, że jest diabeł. Myślałem, że firma Berg Smerle. No, a tymczasem to... O, i no, w okolicach 95 metrów. Ale 3 metry. A to jest zawodnik, który jest na pozycji spadkowej. To Szesiku, ja idę Szesiku. Zobacz, i on może punkty zdobyć. I on może zdobyć punkty, no. I on może zdobyć punkty. Zaraz zobaczymy. No też w ogóle tak spójrzmy na te strony, oprócz... Och. No coś tutaj dopiero zauważyliśmy. Coś się wydarzyło. Lekko usterkę. Wpadka, no. No jest wpadka, no musi być wpadka. No jest wpadka. No ale to trzeba powiedzieć odległość tutaj. No to nie, pokażemy skoku. No po prostu tak, pokażmy skok. No tak się zdarza, tak się zdarza. No powiem Ci, powiem tak, lepsza taka wpadka niż... Nie włączenie nagrywania. Bądź dziecko. No to zobaczmy, to Szesiku, ja idę Szesiku, tak skoczył Japończyk. Tutaj my się zachwycaliśmy tym skokiem, przypomnę Państwu, 93 metry, no to też bardzo dobre, 19,5 nawet dwa razy, no i chyba będą pierwsze punkty. No wiele na to wskazuje, ale tak patrzymy. Czekaj, bo coś tutaj patrzy na jakość, jakaś ta jakość słaba, aha, bo to 480, 720. No dzisiaj jakość jest troszeczkę słabsza, gdyż nadajemy ze starego studia. Magazyn Toma Romanów. Na stronach firma Chaturbate. Nie wiem, czy Apoloniusz znasz tę stronę. Nie kojarzę. Nie kojarzę, nie bywały. No i zobacz. No i czyżby te warunki aż tak pomagały? Kolejny zawodnik, 93 metry i tylko punkt za Japończykiem w tym momencie. No tam i przegrał. A to jest zawodnik, który przypomnijmy tak samo jak to Szesiku, Jedesiku nie zdobył ani jednego punktu. A jak sędziowie dziś oceniają na stanowisku pierwszym Jonas Imbanson z Norwegii, na stanowisku drugim Niemiec.
Jurgen Cukasem, przepraszam, na stanowisku trzecim Nicola De Sims Francji, na czwartym Włoch Damiano Adamoli Kucelli, który tym razem nie startuje w wyborach, i na stanowisku piątym Carlson Bagginson, kolega partyjny, który też nie startuje. Też nie startuje, no. No to cóż, Toshishiko Aideshiko prowadzi magazyn, również dobry skok, no to Kiwa Kawasaki. Z tych 8 zawodników bez punktu tylko dwóch się zakwalifikowało, to już ci, którzy punkty mają niewiele, bo niewiele, ale Kawasaki coś tam uzbierał. Ma uciłany i... No i no, zobacz, też w okolice punktu K, 89 metrów, no i nota 59,5 za styl. No sędziowie pomogli. To bardzo pomogli. Zdecydowanie. Dwie dwudziestki, no coś fantastycznego. No ciekawie się zaczyna ten kontakt. Bardzo interesująco, tak. Wie, że jest sennie, no i jednak zawodnicy od początku nas rozbudzić, tak. Rozpieszczają nawet. No właśnie, a propos Chaturbay, to rozpieszczają, to bardzo dobre słowo, to jest strona z kamerkami internetowymi o treści pornograficznej. André Moshe tymczasem. I zobacz, Francuz też dobrze, no ale jednak to będzie chyba z tej czwórki najsłabszy skok, 87,5 metra, no i tu już jest duża strata do prowadzących. Japończyka i Kazachy. Tak jest, na czwartym miejscu kończy André Moshe w tym momencie, czy kończy, póki co jest na czwartym miejscu. No i teraz Gieli Jabłtica, to już mówiliśmy wielokrotnie, to jest zawodnik, który no, nie ukrywa swojej sympatii do tak zwanych banderowców. Powiedział, że film Wołyń to skandal. No to no ale... po tych słowach pan Smazowski poszedł zupełnie inną stronę. Teraz film Claire. Claire. I to nie chodzi o Claire z serialu Zagubieni, wydaje mi. No dobrze, czwarta pozycja, ale powiem ci szczerze, oglądałem zwiastun tego filmu Claire. No właśnie, tak z ciekawości. No i powiem ci szczerze, że to tak, patrząc na zwiastun, to taka wydaje się komedia z tego, co pan Smazowski powiedział, którego uważam za bardzo dobrego. Za bardzo dobrego reżysera i on niepotrzebnie moim zdaniem tapła się w takiej kupie, że to ma być film dość poważny, a to tak po teledysku konwencja, komediowa, ponoć, że lepsza poważnie. No widzisz, no ja nie widziałem ani zapowiedzi, ani no, filmu ciekawego. Postaram się zobaczyć. Ale jest tam w trailerze fantastyczna piosenka, bo oczywiście zespołu Kult pod tytułem Maria Masyna. Naprawdę jest fantastyczna. No, nie słyszałem jej wcześniej, myślałem, że na potrzeby filmu, a to nie. Nie. Była, tak? Prawda jest znakomita. Rok 2012, chyba data wydania. O, to jeszcze tak świeże, można powiedzieć. Ale już syndrom pedofilii gdzieś tam na pewno był. Tuomas Jessen. Ja też uważam, że oczywiście no jest masa księży, którzy są no nie w porządku, nie są ferne, ale nie oszukujmy się, to nie jest większość. To nie jest większość. Tak to wygląda. No w każdym zawodzie znajdzie tak, się coś. Jakieś pojedyncze przypadki zaburzeń. Tak, oczywiście, że tak. No to tak, ja słyszałem wczoraj takie dobre porównanie, że z księżmi to tak jak troszeczkę z samolotami. Mówi się nie o tych, które doleciały, o tych, które spadły. Tak, no dokładnie. Dokładnie tak samo. Dziwne porównanie, ale słuszne, tak. Bardzo dobre. No ale dobrze, wróćmy. Dobry teraz skoczek, swoje śniadanie, mógł go zabić. No to popatrzymy, mógł go zabić ostatnie dwa konkursy z punktami. I dzięki temu wyszedł z tej dziury i dobrze to wygląda, mógł go zabić. No. Bardzo ale dobrze. Czy to będzie prowadzenie? Nie. Trzecie miejsce, 92 metry. Też 20 od Niemca. No i co? I tutaj ciekawie się to wszystko rozpoczyna jak na razie. No to mógł go daje w tym momencie sobie trzecią pozycję. No widać, że na tej północnej ziemi europejskiej czuje się znacznie lepiej. Punkty w Finlandii, punkty prawdopodobnie, no może w Lillehammer. A też Apolonius, widzisz, no ostatnio komentowałem z Darkiem Jaguarem i Darek jest kolejnym z naszych komentatorów, który złapał się na to, że Finlandia to nie jest Skandynawia. Każdy chyba się na to złapał. A tymczasem Matthew Miller Mlynowy to jest przecież brązowy medalista z tego obiektu. Zobaczmy, no pod Hill Size 97,5. No to już jest poważne tutaj pukanie do pierwszej dziesiątki. Ważne, że tak, tak jest. No ale no widzisz, no to nie przypadkiem ten zawodnik tutaj zdobył ten brązowy medal przed dwoma laty. Pamiętam, komentowaliśmy ten konkurs, który wspólnie i złoto Svensona Kutafsona. Tak. To było nieprawdopodobne. No właśnie, a propos Svensona Kutafsona, gdyby tu był, no to pewnie by się liczył w walce o bardzo wysoką pozycję. No mówić na mistrzostwach pierwsze miejsce przed rokiem w konkursie na tym obiekcie. Po prostu do klasyfikacji generalnej. Trzecia lokata. Dalej mógł go zabić też, bo prawdopodobnie punkty zdobędzie. No i co? I ciekawy początek konkursu. Thank you.
tak. No tak. Paul Brass, tymczasem przygotowany, dobrze skakał tutaj, też kwalifikacja Paul, ale dobre warunki, no, bardzo mówię. No dzisiaj naprawdę warunki rozpieszczają skoczków, no możemy zobaczyć dobre, dalekie skoki. Proszę bardzo. No i oj, następny ponad 95 96, metrów. 96, no znakomicie. I druga pozycja, już 130 punktów. No i proszę, ale zobacz, mimo wszystko tego takiego dalekiego skakania, to podskoczył tak, oni stoją jak takie kukły. Troszeczkę, no gdyby troszeczkę mieli werby, jak na przykład przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji. Do wszystkiego. Do wszystkiego, tak. Choćby tak krzyczeli, może nie konstytucja, ale to co oni mogliby krzyczeć? Demokracja już. Ale to skocz nie jest demokracja, każdy ma po jednym skoku. Znaczy nie, niektórzy mają po dwa. No właśnie, to nie ma równości. W sumie nie ma równości. No ale a propos jeszcze tutaj koszulek i słów konstytucja, no to ostatnio oglądając, no na pewno też oglądasz Mistrzostwa Świata w siatkówce do siły. Tak. Chodzi o Polacy, kompromitacja. No, ale zdarza się tak. Nie, no, oczywiście. No bo chyba też w drodze po Mistrzostwo Świata 4 lata temu też zdarzyła się tak, taka. Z Amerykanami. Ale gdzie Ameryka, gdzie Argentyna. Ale dobra, pomińmy to. No i właśnie na jednym ze spotkań chyba z Iranem było ujęcie na trybunę, a tam dwie osoby z flagą łapy tak? I koszulki Konstytucja. O kurde. Właśnie Darek Jaguar mówi mi, a twoi łapiaty się podpisali. Tada z Skeletora. I kolejny skacze nieźle. Wczoraj Tada ze Skeletoraka spotkałem. Tradycyjnie krzyknąłem z daleka, hej Marku. Jak zawsze. No i Tada z Skeletorek mówi, och Marku, nie poznałem cię, jakżeś ty wyprzystojniał. Sobie, oj ty Tadasie z Skeletoraku. Oj, oj. Tak to wygląda. No ale tak dzisiaj troszeczkę takie gadki na około narciarskie tutaj prowadziły, można powiedzieć. Nie do końca o skokach. A przecież chłopcy zupełnie przyzwoicie skaczą. A to widzisz, to trochę też specyfika tych konkursów na mniejszych skoczkach. Troszeczkę tak. No tutaj generalnie te wszystkie skoki są do siebie podobne. No, jeden punkt. Są podobne do siebie jak... Nie, bo mam takie porównanie troszeczkę nie na miejscu. Bardzo nie na miejscu, no bo to naprawdę być może... Chciałem... Nie, już pominę ten temat. Pominę. Po prostu załóżmy, że teraz skacze Jerome Kelder. A nawet nie załóżmy, a teraz on będzie skakał. Dokładnie. Żartecki jest członkiem KOD-u. To by wiele tłumaczyło, dlaczego jest bez punktu. Jerome Kelder. Na pewno będzie prowadził Katarczyk. Ale który? Klasyczny tekst. Oj, wysoko leci Francuz. No, ale nie wyprzedzi. Nie wyprzedzi kolegi z reprezentacji. 4 metry krótszy skok. Trzecia pozycja w tym miejscu, w momencie. 93,5 metra, 124 punkty. Skok przyzwoity. No i miarę. A my tak jeszcze taką ciekawostkę Państwu powiemy, że dostaliśmy te ekraniki z podglądem na skocznie. I co ciekawe, wszystko podpisane jest w języku rosyjskim. Tak, jest w języku rosyjskim. Taka ciekawostka z Norwegii. Dlaczego Rosjanie... Mamy komputer w języku rosyjskim. Wiemy, że przywieziony został, te monitory z Holandii zostały przywiezione. Zresztą nie tylko monitory zostały przywiezione z Holandii. Również takie prezenty od organizatorów w postaci chyba Beltins. Beltins też sponsor chyba. Bavaria. Jakiś z zawodów narciarskich. Coś mi się kojarzy, coś takiego tak, jak Beltinska. Tak, oczywiście, że tak, jak najbardziej. A tymczasem SCPKO Kapitan Sału 91 metrów. Ale już w tym momencie ósma pozycja, mimo dobrego skoku. No wysoki jest poziom. Jest całkiem wysoki. No tak. Zdecydowanie. Co nie znaczy, że przez to, że zniknęła chęć do spania. Ale dobrze. Diego Claudio Preparata. Już mówiliśmy ostatnio, że jeden z dziennikarzy węgierskich, ale to jeszcze spojrzymy, spójrzmy. No. Spójrzmy. Jeden z dziennikarzy węgierskich, patrząc na to, jak skacze Diego Claudio Preparata, no i troszeczkę z zazdrości, bo jednak no, na Węgrzech teraz skoki tak wyglądają, no że w ogóle ich nie ma, muszę powiedzieć. Nie ma w ogóle skoków, niestety. No i właśnie taki po węgiersku rzucił słowa do mikrofonu na cały głos. Daj mnie tego Preparata. No i na razie póki co jednak skacze Barwa Hiszpanii do trenera El Mariachi Gonza. A Jacek Plucek. To taki sympatyczny. Czeszek. Taki pat i mat. Znaczy właściwie tylko pat. Nie można być z tymi osobami naraz. Albo pat, albo mat. No tutaj raczej sytuacja będzie patowa, bo raczej nie zdobędzie kolejnych punktów. Tak mi się wydaje. Czy węgierskim komentatorem był Felix Paprika? Tak jest! Tak. Felix Paprika, dokładnie tak.
No tutaj kajakarz pisze, że pach puch pach jest. No to jeżeli mówimy o skokach węgierskich w kontekście pach puch pach, to to jest potwierdzenie, że na Węgrzech skoków nie ma. To jest zdecydowanie potwierdzenie. Tarik Sember Majdi. A tak patrzę, to zawsze polonisz, jak komentujemy razem, to komentujemy różne dziwne rzeczy, nie tylko skoki, komentujemy plastrony, komentujemy bandy. Oj, teraz słabo, Tarik Sember Majdi. No te plastrony dzisiaj są moim zdaniem łatwe. Są takie po prostu proste, ale ładne. Czekaj, zobaczę na drugim komputerze, bo tutaj mam trochę obraz w negatywie i widzę, że są żółte na przykład. Ale widzę tutaj na komputerze niebieskie, bardzo ładne. Ten napis berkna, ale cisza podskoczył. Jak przed rozpoczęciem muszę święty, tak każdy gdzieś tam. Czeka, wyczekuje. No to pierwszy z Norwegów, ale euforii to tutaj nie wywołało absolutnie. Evin Planner Jedberg off. No ale zobacz, będzie dobry skok, tylko czy na drugie, trzecie miejsce, jest drugi, ale to jest egzekwo i zobacz jakie noty za tym dostał. No fantastycznie, no to chyba tak po gospodarsku troszeczkę. Po gospodarsku zdecydowanie, 95 metrów. No to zaraz zobaczymy czy słusznie, a Poloniusz co teraz powiem. Wiesz co powiem, więcej będę mówił, przypatrz się. Zobaczymy czy słusznie. No lot bardzo spokojny. No ale nie wiem, czy to było na 20 punktów przy 95 metrach, więc... No... Klasycznie banda zasłoniła. No w locie był spokojny... No to ma nie też ładne, no ale żebraczki. Mówię, nie jest to odległość tutaj, myślę, żeby dawać od razu 20 ze strony. No ale... Sędziowie w MKP-ie są jacy są, czasami mają swoje różne humorki, więc... Ja się do tego przyzwyczaiłem. No to otóż to właśnie, ja jestem ciekawy, jeszcze. Davor skupić, policzyć. No to Apoloniusz w końcu. Ale to chyba nie jest twój ulubiony Słoweniec. Nie. Znaczy... Cześć i tyle. Taka jest nasza znajomość, więc nie gadaliśmy, ale też widzimy tutaj 93,5 metra i tą wysokie noty, czwarta pozycja Słoweńca w tym momencie. Czyli można powiedzieć, że Davor skupić, policzyć to taki skoczek, jak to mawia mój pewien znajomy, do którego... Nie, nic za ciebie nie mam, nie? Nic do niego nie mam. Tak jest. Neutralny robi swoje punkty dla swojego kraju, zdobywa, więc... Czasem. Ale zdobywa. No tak jest. Na pewno wolisz Michę Pętkostnika, ale to za chwilę. No wczoraj z Michą nie miałeś przyjemności spotkać. No ja miałem. A już szarpnął tu na prawo Japończyk. I chyba to nie będzie skok do drugiej. Nie będą dobre noty, 18,5-19 jednak się pojawiły, no ale to przy ostatnich tutaj wybrykach sędziowskich to jednak są niskie noty. Państwo, a więc w drugiej serii Matthew Mirror Mlenowy, no i to chyba nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, bo tak jak mówiliśmy, brązowy medal Mistrzostw Świata, no byle Pimpek nie zdobędzie, no chyba że Pimpek Sadełka, tak no jest. Ale to jest jedna ciekawostka, jedna i ta sama osoba. No za chwilę będzie skakać, Arne Kardral tymczasem. Kolejny reprezentant gospodarzy, no i będzie dobry skok. Tak jest. 94 metry, ale już w tym momencie niższe noty. No jest na piątym miejscu i na razie, no tak Norwegom się średnio wiedzie w tym konkursie. Tak, mimo że u siebie, dokładnie. Mimo że u siebie tutaj, no drugi jest Branner Jedberkow. No sobie tak patrz, to w sumie nie tak tragicznie drugie i piąte miejsce. No ale widzisz, jeszcze nawet w połowie stawki nie jesteśmy, to jest ich problem. No to jest ich problem, tak. No to teraz Micha Pętkostnik. Jego problem, z tego co wczoraj mówił, to że... Dziś wieczorem na wesele i będzie muszę spotkać ze znajomymi. Też wybitnie się zatruł wczoraj, no mówił, że... Zatruł się po wczorajszym dniu? Tak, było wymiotowane pod domem młodego. A gdzie mieszka ta osoba, bo tego nie wiem, czy... Młody? Nie wiem, bo jest w pracy jest Michał Pętkostnik w tym momencie. Ale to, że wczoraj wracając do domu? Czy kiedy? No, znaczy dzisiaj rano napisał taką sensację. Że wczoraj wracając do domu, to by się zdarzyło, tak? Nie, że dzisiaj od rana jest zatruty. Jest zatruty i tutaj no jeszcze rano nagrywał komuś jakieś tam przygotowania. Także... Kwestie gastryczne. Tak, no i nie wytrzymał, musiał wyjść z domu na podwórko. Oj. No, na moich oczach wczoraj tylko... O, sobie nieważne. Pace factor przeciętny, bardzo przeciętnie. Tylko 90 metrów, no Norwegowie nie zachwycają i... No
I tyle, no co tutaj, nad czym się rozwoić? Jak to powiedziała babcia w serialu, w filmie Hogel Mogel, no nad czym to deliberować? No. Skoczył to skoczył. A w drugiej serii jest Mlynowy, Paul Brazm, Brandon Jedberg Off i Davor skupić policji. No to mówiliśmy, że Davor czasem zdobywa punkty. No i się udało. I tak się udało. Teraz druga karta, można powiedzieć, w kadrze katarskiej. Kutanen szarpnął, ale... No, ale to nie będzie miało wielkiego miejsca w tym momencie. Czwarta pozycja, ale no pani znowu się uratował, 94 metry. Dwie dwudziestki, jedna wchodzi do noty łącznej. No i Katarczycy w czubie na razie. Katarczycy w czubie, tego też nie da. No a kto nam teraz doniesie śrubą do próby? Eugeniusz Brykiel, drodzy państwo, więc pierwszy z biało-czerwonych przygotowany do swojej pierwszy kontrolubski. W 33 narosach, 38 wietrzba, a nawet w przeciągu 12 stopni, 34 akcji. Czyli statystycznie to trzeci to będzie Polak. Jest takie powiedzenie, że czwarty człowiek w świecie to jest Chińczyk, a tutaj co czwarty to będzie Polak. Powiedzmy, Eugeniusz Brykiel. No to zobaczymy. Gienek wie, o co się bije, bo jeżeli stracimy tę czwartą pozycję, jest pierwszym do tego, aby... Oj, dobrze to wygląda i prawie! Jest dobry skok! Jest dobrze i jest prowadzenie! Egzekwo! Egzekwo 132,5 punktu. To jest ta sama nota. Z 97 metrów. Wszystko tak samo. Identyczny skok. Identyczne noty. No i mamy Polaka na prowadzeniu. Prowadzenie mam w informacji, że jak to moje, to będzie słabo was w ten sposób. Tylko, że głośniej się już nie da. No właśnie, co właśnie się nie da. Możemy zrobić, no. Dobre schodzi, ja. No może teraz będzie lepiej. O, w ten sposób. No właśnie. No właśnie, pani Halino. No może teraz jest lepiej. No. No dobrze, a więc Gienek Brykiel prowadzi, to na Saporoniu ścieżce. Egzekwo, tak jak powiedziałeś, Matthew Miron Mlynowy i Eugeniusz Brykiel. Wydawało się, że to dzisiaj będzie najsłabsza od nasza karta. Choć jest taki zespół metalowy Katra, to w Finlandii, brał kiedyś udział w preselekcjach do Eurowizji. Tak pamiętam, wokalistka z rudymi, no rudy to złe słowa, z takimi czerwonymi włosami. O, ciekawe, no. Ruslan Jamny. I kolejny skacze dobrze. Można powiedzieć, że już w sumie Polak. Tak. Mieszka, trenuje. Tak, narzeczona Polka. Z Częstochowy. Teraz to was słychać jak Radio Maryja. To chyba niedobrze. Nie no, chyba dobrze, to nie musimy się wydzierać chociaż. No tak, ale teraz jaka debilaka, jego lubisz? Lubię, fajny człowiek, fajny chłopak. Tak jest. Fajny chłopak. Cały czas dobre warunki się utrzymują na skoczni w Lillehammer. I debiutował w Polsce podczas Rudosławii. Tolerancja. Ale... Oj, może być za krótko. Ewidentnie za krótko. 84,5 metra to jest ostatnia pozycja. No. No coś tam się musiało wydarzyć. No zobacz, to jest człowiek skrajny jednak, wybitnie skrajny. No wiesz, na mamutach ta rekordy świata bije. Źle trafił. No nie idzie, bo to jest chyba... Można powiedzieć odpowiednik Roberta Krańca. Troszeczkę tak, no. Im mniejszy obiekt, tym jakby troszeczkę z niego powietrze schodziło. Lubi być długo w powietrzu. No jest tutaj zrezygnowany, lądowanie na dwie nogi. No ewidentnie coś tutaj nie zatrybiło. No, ale jakoś nie wygląda mi na osobę, która będzie z tego powodu płakać. Może chyba po prostu już sam sobie spisał ten konkurs na straty, wiedział, że jak mu się powinie noga, no to trudno. No to trudno. Może się taka sytuacja zdarzyć, może był tego świadomy. Jak najbardziej. A teraz mam na Polonii już ciekawą sytuację, bo w tej momencie do drugiej serii zakwalifikowało się jednocześnie trzech skoczków. To Szesiku, ja idę Siku, dodajmy. Pierwsze punkty tego Japończyka, więc Japończycy czekaj, uciekają. Czekaj, jeżeli będzie kilku na 30 miejscu. Faktycznie. No, ale jeszcze te punkty to nie jest taka pewna sprawa, no ale... W drugiej serii, dwa razy skocz. No tak, a więc jeżeli dwóch zawodników zepsuje, to na pewno będzie miał punkty. Giga Nakota. No też jakby troszeczkę spóźnił ten skok Nakota i też to nie jest rewelacyjnie, no ale do drugiej serii powinien awansować. Jest szósty,
I noty, noty, wszystkie noty po 20 punktów. No to zaraz zobaczymy. Och, ci sędziowie to dzisiaj naprawdę. No ale na tym obiekcie noty mają kolosalne znaczenie. No to zaraz zobaczymy, czy słusznie. Czy słusznie tak osądzony został. Z tego ujęcia to wiele nie zobaczymy. Może sędziowie sobie wymyślili, że ten, który skoczy taką odległość, taką odległość dostanie po 20 punktów. Ile tam było? To było 93,5 metra było. 93,5, no i dzięki temu po 93,5 daje mu pozycję szóstą. Tak to wygląda. Egzekwo z Juhu Kutamena. No i jest w drugiej serii. A teraz jest na Nahep Ali, najlepszy Katarczyk w tym sezonie, przynajmniej jeżeli chodzi o zajmowane pozycje. No i dobrze, dobrze to wygląda, ale to ale... będzie skok na które? 8, 12 pozycję dopiero. 93 metry, no ale widzisz ile tutaj dały noty, to zaledwie no 2,5 punktu za styl i byłby tam gdzie jest teraz Żiga Nakota, czyli na szóstym miejscu. Na szóstym miejscu, no ale nas najbardziej, że Eugeniusz Brekiet i Metin Domlynowy nadal są na pierwszym miejscu. No, Metin Domlynowy to nam wszystko jedno. A pierwszym oczekującym właśnie w tym momencie jest Nahep Ali. No ale miejmy nadzieję, że teraz on nie awansuje, bo przygotowany jest Ryszard Kontrokupski. Troszeczkę mniej wieje w tym momencie pod narty, tylko 1,6. Ajajajaj. Lekki błąd na progu, no będzie walczył do końca. Obawiam się, że może być za mało. 21. pozycja. Pożyczka. Pożyczka. No powiem ci tak. Nie widzę tutaj żadnych szans na to, żeby Rysiu się tam zakwalifikował. To jest zbyt wysoki i zbyt równy poziom, żeby takie skoki... No powiedzielibyśmy, że nawet przyzwoite, ale w tym momencie nie dają awansu do drugiej serii, więc... No będzie ciężko. Raczej jest niemożliwa sytuacja. Nie ma takiej opcji, no chyba, że nagle by nam zaczął wiać wiatr totalnie w drugą stronę, ale Rysiu... nie trafił, ewidentnie nie trafił. Co tutaj to nam oznacza? Oznacza nam to, że punkty już to Szysiku, ja idę Szysiku, zdobędzie proszę Ciebie, no bo oni tworzą, można powiedzieć, pozycję od 9 do 11, a 11 zawodników już z awansem. Czyli czeka Nahep Ali, a potem magazyn Toma Romanów, a więc Katarczyk i Kazach są oczekujący, choć Kazachowi to się bardziej przyda, bo on jeszcze punktów nie ma. Kazachstan jest dumny, pisze Putin. Radę Szryf. No jakby te warunki, no jest lepiej, też na słabe warunki trafił Rysiu, no ale tego nie można już rozpamiętywać. Dobrze Austriak, dobrze Szref, 94 metry i też 59,5 za styl, szósty tuż przed Żigą Nakota. Żiga spada na pozycję siódmą, a Brykiet i Miron Mlynowy prowadzą. Mimo dobrego poziomu, jak już Apolonicz nas nie chcą rozgłoszyć wszystkie szkoły. Brakuje takiego kopnięcia mocniejszego. No dobrze, drodzy Państwo, więc Mikołaj i Jarosław teraz przygotowany. Mikołaj tutaj też bił się o medale, no nie udało się. A nasz medalista, Adam, ale dobrze leci Mikołaj. No, dobrze, teraz jakie będą noty? Noty będą ważne, są dobre, wysokie są dobre, noty. Jest piąta pozycja, ale niewielka strata. 95,5 metra, 129,5 punktu. No... Będzie ciekawie. Będzie ciekawie, jest egzekwo z Ruslanem Jamnym, no to sobie tam dogadają się. Dogadają się chłopaki, tak. A czy myślisz, że Ruslan Jamny mieszkając w Częstochowie, na przykład gdy są pielgrzymki, to tam razem z tą pielgrzymką na przykład odmawia jakieś modły, czy myślisz? Nie wiem. Jakie Ruslan Jamny jest, jakiego jest wyznania? Czy prawosławnego? Nawet, no nie. No właśnie. Informacji nie. To jest ciekawa... Ciekawa ciekawostka. Masło maślane troszeczkę, ale ciekawa ciekawostka. No trzeba by się dowiedzieć. No bo nigdy z Rusalem Jamnem ciężko było się dogadać. Oj, bardzo ciężko. Aczkolwiek wydrzymacje na turniku, to pamiętamy. Lesbijanka, hej. No i to takie słowa, które się tutaj nauczyliśmy. No to teraz zobaczymy. Jansen Butansu ostatnio stanął na podium. Przypadkowo, ale jednak stanął. Ach, trochę za wcześnie chyba na progu Butansu. Będzie krótko. 26 miejsce. Nie będzie go nawet w drugiej serii bez punktów dzisiaj film. No to cóż. No stanął sobie na podium, to dzisiaj
To jest jedno z moich ulubionych powiedzeń, że suma szczęścia, bilans zawsze wychodzi na zero. No taka jest prawda. Taka jest prawda, no niestety tak to działa. Tak to działa, no a cieszy się Nahep Ali, bo będzie w drugiej serii. No i drodzy Państwo, czterech Katarczyków, więc wszyscy w komplecie będą skakać raz jeszcze. I pierwszym oczekującym magazyn Toma Romanów. Może po raz pierwszy w swojej karierze magazyn zdobyć punkty. Kauko Potamsało. No to jest ekspert od kwalifikacji. Tam skacze naprawdę bardzo dobrze. A w konkursie? Różnie to bywa, no ale chyba teraz będzie troszeczkę lepiej. No zdecydowanie lepiej, brawo. 96,5 metra, no jest trzecia pozycja. Kauko Potamsało. Noty za styl dobre, bo 58,5, ale już oglądaliśmy nieco lepsze w tym konkursie. No i zobaczymy, jak to tutaj się wszystko poukłada. Potamsało, jeden punkcik straty, czyli pół metra. No więc w drugiej serii będzie naprawdę bardzo, bardzo wszystko wyglądać ciekawie, a myślę, że jeszcze dłuższe skoki obejrzymy. No warunki pozwalają na takie skakanie, chyba sędziowie też trochę ten rozbieg podwyższyli, no ale nie mamy jeszcze tych 100 metrów osiągniętych. Cały czas będziemy czekać, aż ktoś tą odległość osiągnie. Tak, a rekord to przyszło niby 103 metry, a tutaj pisze nam kajakarz. Ciekawe, czy Gienka zimą zobaczymy, tak mi się od razu skojarzyło. Gienek Loska. Też. Słyszałeś? A nie wiem, co się stało. No, Gienek Loska, proszę ciebie, w maju udał się do swojej chorej mamy na Białoruś i dostał wylewu do mózgu. Uła. No i od maja proszę ciebie leży w śpiączce. O, wiesz. No, fantastyczny głos Gienek Loska. Trzymamy kciuki. Niech każdy modli się na swój sposób, bądź modli się do kogo chce, w co wierzy. Ale szkoda byłoby tak genialnego głosu, jakim jest Gienek Loska. Torsten Kozensajter tymczasem to nie był genialny skok. Nie, słabe noty, lądowanie takie mocno rozjechane. No i też, czyżby Toma Romanow? Czyżby Toma Romanow? Tak. Chyba tak! Tak jest! Tak jest, drodzy, ale poczekaj, gdzie ty? No tak. Daleko, Kozensajter, 24. pozycja w tym momencie. No to drodzy Państwo, a więc magazyn Toma Romanow. Dzisiaj kolejnych dwóch zawodników ucieka, a nam się tutaj coś rozłączyło. Tak mi się wydaje, że po prostu zabrakło energii. Komputerze. Coś... No i brakuje trochę kabla. Brakuje trochę kabla. Kabla mocno brakuje. No. To chyba na telefonie będzie kończone. Niestety, no więc jednak ci... O, ale to tak nawet... Tak, po staremu nawet. Po staremu, tak. No cóż, więc musimy się wspomagać. Po swojemu. Magazyn Toma Romanow z punktami czeka Micha Pędkosnik i co ciekawe, to będzie pierwszy Słoweniec. Nie, jest na kota. Jest i trochę. Nie zauważyłem. Jobat. Mat ewidentnie szykuje się na zimę. Chce walczyć o swój drugi... Oj nie, co tu się wydarzyło? 68 metrów. No fatalne wyjście z progu, to już... Ale że go tak powaklowała Polonia, że właśnie to jest częsty syndrom tych skoczków amatorów, że u nich zaskoczyło. Oj, trochę to... chyba jakby za wcześnie z progu, też to mogło tutaj mieć wpływ na to, co się wydarzyło potem, po wyjściu z progu. No i Pędkosnik ma punkty. Pędkosnik ma punkty. A jako, że ma to zatrucie, no to ciężko będzie skakać. Myślę, że on wolałby już nie skakać, bo już kilka skoków dzisiaj oddał. No i zdecydowanie, tak, tak jest. Może to nie były skoki do końca. No ale na pewno się wybijał. Na belce siedział. Klęczał przed belką. No a teraz Janusz Wietrzybalkon. Dobre skakanie w Kuopio. Zwycięstwo dzisiaj w kwalifikacjach. No więc można się spodziewać, że Janusz może skoczyć tu daleko. No, dobrze to wygląda, dobrze jeszcze to trochę, brawo! No jest! Świetnie, znakomicie! 99,5 metra! Tyle samo, co w kwalifikacjach! No więc cóż, Apolonisz, możemy być naprawdę zadowoleni. Janusz zrobił robotę, więc wychodzi na to, że mamy dwóch Polaków na czele! No teraz niech inni się martwią, niech inni teraz próbują przeskoczyć tą odległość. Więc tu już trzeba skoczyć setkę. Skoczyć setkę. Wspominałeś o tym dzisiaj. Pięknie. Janusz, no, na koniec sezonu nam się obudził, zaczął skakać tak jak potrafi. Mówiliśmy, że Janusz już młodszy nie będzie, ale umiejętności nie znikają. Brawo! Jak to wygląda, jaka przewaga? No to jest spora przewaga, to jest 3,5 punkta. No!
Ale jak, jeżeli chodzi o skocznię normalną, tak. To jest całkiem sporo. Tak, no właśnie chodzi o to, że to jest skocznia normalna, no nie powiedziałbym tak na mamucie, na pewno. No choć lepiej mieć tyle. Niż nic, Peregil Kameltowsen. Przedostatni. Spod pierwszych Espena Bredesera. Z problemami na progu Kameltowsen, no ale on sobie poradził. On sobie poradził, 94 metry, choć pozycja już daleka, bo to jest 12 miejsce. Ale też Apolonisz, te skocznie mniejsze mają to do siebie, że tutaj często są takie wyniki inne niż na tych obiektach dużych. No bo nie każdy tu się czuje dobrze, niektórzy mają więcej szczęścia, no wiadomo, to im podbieje. Każdy ma swoje też preferencje. No nie oszukujmy się, na pewno mają skoczkowie swoje ulubione skocznie. Tak. No nie przypadkiem Mlynowy tu zawsze skacze dobrze, a na pozostałych skoczniach często się kompromituje. Teraz średnie są Kortensena. Nie tak złe jak Mata oczywiście, ale noty wysokie. No i to chyba jedyne, za co można go tutaj pochwalić. No noty, tak jest. 17 pozycja, 123,5 punktu. No to łącza, no to trzeba będzie naprawdę chyba 120 punktów przekroczyć, żeby awansować do drugiej serii. No bo teraz czekaj, ostatni z awansem to Micha Pędkosnik, 122,5. Tak, no, tak, tylko może być 3 kandydatów jeszcze. Mógł go zabić, szkoda, bo na razie brakuje, no ale jeszcze wszystko się może zdarzyć, choć już nazwiska 10 najlepszych w tym sezonie. Jukko Sandokansa, zwany Sandokanem. Bajki o malezyjskim piracie. No ale co? No, piratem jakimś groźnym nie został w tym konkursie. 14 pozycja, no i też trafił w tą grupę, gdzie ci wszyscy zawodnicy są albo z taką samą notą, albo no tu jest maksymalnie punkt, półtorej różnicy. I to tyle. No to jest dosyć szeroka grupka, bo to wyjdziemy się tak z 15-20 zawodników. Sporo, tak. No. Taki dobry peleton. Dobry peleton. No i Ciganojer jakby też spóźnił ten skok troszeczkę, ale... na pewno. Ale skok! Wow. 100,5 metra. No i jest na prowadzeniu. Jest na prowadzeniu 1,5 punktu. No tak spóźnić, to powiem ci szczerze. No to był taki mój pierwszy rzut oka. To zaraz zobaczymy. A może właśnie było idealnie? Chyba było dobrze. Było, chyba było dobrze, no. Tak. No teraz po frunu fantastyczny Ciganojer. Tak w pewnym momencie wydawało mi się, że on gdzieś frunie pod rekord skoczni, ale to jednak troszkę zabrakło. Ale jest 100 metrów przekroczony. No i znowu ten Ciganojer gdzieś tam się zaczyna plątać. Tak plącze, no. Plątać w tej czołówce, ale jakoś mu tak te końcówki zupełnie nie wychodzą. Co nie przyjdziesz do studia, to Ciganojer wygrywa. Chyba przestawiamy Cię zapraszać. No dobrze, drodzy Państwo, teraz dwóch Litwinów. Marian Lufas Kuniewicki i Wytautas Bibis. To są sympatyczne chłopaki. W ogóle te papi, słyszały się plotki o tym, że Litwini mieliby skakać w barwach Polski, a trenerem całej kadry polsko-litewskiej miał być Sulim Saminorej. To co, wracamy się do Unii Polsko-Litewskiej? No właśnie, takie są gdzieś plotki, choć to tak... No ciekawe to by było, ciekawy projekt, ale nie wiem, czy to chłopaki by się dogadali. No właśnie, czy to miałoby rację bytu. No, ale inicjatywa ciekawa, choć ja jestem osobiście przeciwny. Marian Lufas-Koniewicki. Też wysoko leci. Ależ też daleko, dobry skok. No, 100 metrów nie było, nie? Ale noty troszeczkę niższe od Janusza i jest za Polakiem o ten jeden punkt. No więc... ale jednak czołówka no, zaczyna skakać już naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ale widzicie, ta grupa zawodników, już to często stosujemy tę terminologię kolarską, no ta grupa uciekająca nam się zwiększa. To już trzech zawodników. Już tam dojeżdżają cały czas z tego peletoniku zawodnicy. No i tworzy nam się już taka grupa liderów. Taka grupa, która powinna się bić tutaj już o zwycięstwo. A Marian Nowak, trzecie miejsce. No niby to jest 2,5 przewagi, ale jednak jest. Ale jest. Tak, no tutaj widzimy 2,5 dzieli trzech zawodników. Nie, zobacz. Od 7,5 do 135 dzieli trzech zawodników, a tutaj dzieli zawodników 5. Więc ta grupa jest mniejsza, ale dobra, nieważne. Tak się próbowałem wciągnąć w to, co mówisz. Ja nie bardzo potem zastanawiałem się, o co tu chodzi. Wytautas Bibis. Powtórzy skok kolegi z drużyny, powtórzy, no i chyba jeszcze dalej, bo 100 metrów jest 100 pierwszy. Metrów i jest to pół punktu Bibis w tym momencie na prowadzeniu,
No więc tam się ci Litwini rozbudzili, tak jak powiedziałeś, widać, że to czołówka. Widać, czują ten próg. I teraz pytanie. Jak wygląda sprawa z projektem wspólnej kadry hiszpańsko-portugalskiej? Matador w barwach Hiszpanii, było o tym mówione. No, ten pomysł upadł, powiedział Matador. Matador powiedział, że on jest Portugalczykiem, jeżeli ma skakać, to tylko dla Portugalii. Powiedział, nie każdy jest Beckerem lub z Discasem. I w sumie mądrze no, powiedział. No, w sumie tak, w sumie miał rację. No, oczywiście, że miał rację. W ogóle, moim zdaniem, no, MKP jest otwarty na różne nacje i tak dalej, na różne dziwactwa, ale mimo wszystko uważam, że powinien skakać w barwach swojego kraju. No, ale pieniążki też robią swoje. Gregor Klinsmann. Za coś Katar musi płacić. No o. Jak odpowie Klinsmann? Nie. Oj. Odpowie, nie odpowie. No nie będzie go w drugiej serii. Króciutko, brzydko, 16 północy, 40 pozycja i nie ma Klinsmanna w drugiej serii. Serii można powiedzieć grubo. Grubo, choć już teraz. Choć już teraz, nie do końca. A więc kto będzie w drugiej serii? Mógł go zabić, więc jednak. A więc, jednak jest zabić w drugiej serii, no i super. No i super. Katar wystartuje zimą, różne plotki krążą. Nie ma odpowiedzi na to jeszcze. Nie ma odpowiedzi, natomiast jest właśnie wspomniany wcześniej Iban Rodolfo Matador. Widać, że chłopak ma w głowie poukładane. Nie jest... Bardzo fajnie prowadzi swoją karierę. Zdecydowanie. No jak teraz będzie? Jak będzie dobrze dzisiaj? Będzie no, dobrze, ale do czołówki trochę nie. Straci. 131,5 punktu. No ta łączna, no tutaj jest siódme miejsce, ale jest tam zawsze w okolicach tej dziesiątki strata. Tak naprawdę jest niewielka, więc no jeszcze ma jeden skok. Czyli można powiedzieć, że Iwan Rodolfo Matador jest w czołówce, ale tej drugiej grupy, tej grupy pościgowej, bo uciekający to tylko Lufas Koniewicki, Wietrzy Balkon, Ciganojer i Bibis. No ale jeszcze zostaje ich w czterech, myślę, że ta czwórka na pewno chciałaby się podłączyć. Blenarskiewicius, Vogt, Poldaro i Wistansen. I zaczyna z Discas, ten, który wygrał ten ostatni kosmiczny konkurs. No to co tylko zwiększyło nienawiść do niego. No, on tym się karmi. Czy dzisiaj też będzie dobrze? No nie, jednak straty już będą za duże. Czołówka skacze jest bardzo równa. 11, 10,5 punktu straty, więc no nie. Discas raczej dzisiaj na pewno już nie wygra. No więc tak, Discas Menelaskiewicius w tym momencie jest na pozycji 13. No Discas to jest taki typowy zawodnik, albo czołówka, albo gdzieś tam z tyłu. No taki to nam z Discas. A teraz, drodzy Państwo, czołowa trójka. Filipe Vogt, Nierdbode Poldaro i na koniec Timo Wistansen. Rozpoczyna Vogt. No, musi skoczyć naprawdę daleko, żeby tutaj być w walce o podium, powinno, no nie, jednak no nie. Strata troszkę większa. 97 metrów. 6 punktów do prowadzącego, więc no będzie bardzo ciężko to odrobić. A to był dobry skok, skoczyć. Dobry skok, naprawdę dzisiaj poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Nierdbode Poldaro tymczasem, a powiedział, muszę ryzykować, jeżeli chcę wygrać z Wistansenem, muszę ryzykować na progu. Zaryzykował, czy się opłaci? Nie! Tym razem nie, 95,5 metra i 14 pozycja Poldaro, no i tutaj już... Wygląda to, szczerze powiedziawszy, trochę marnie. Do dziesiątki pewnie uda się awansować, ale myślę, że to będzie takie maksimum. Tak, a zobacz, tu podium będzie ciężko osiągnąć. Polbraz 10 to sukces, Litwini dobrze, Polacy nieźle i Timo Wistansen, no... Weekend w Kłopie do zapomnienia, zdecydowanie. A jak będzie tutaj? No, powinno być dobrze. Jest dobra nieźle, pozycja. Ale... No, czwarty. No, trzy punkty do prowadzącego, proszę Państwa, 1,5 metra. I wszystko się jeszcze może wydarzyć. Tak, jeszcze Wistansen się będzie liczył. Liczy się w walce o zwycięstwo cały czas. 1,5 metra. Ale wydaje mi się, że Wistansen powinien to mimo wszystko jednak dociągnąć. Choć jeszcze no zostało nam tutaj jeden konkurs indywidualny, powrót dzisiaj tutaj w Lillehammer. No i za tydzień w Harachowie, więc jeszcze dwa konkursy. I w końcu Wistansen zwycięży jakiś cykl, czy to letni, czy zimowy. Zawsze w czołówce, a nigdy wygrać się nie udało. No należy mu się to jak psu buda, ale wiemy, że psy też są czasami bezdomne. Nawet częściej.
Wistansen na pozycji czwartej, egzekwo z lupą Skuniewickim. Strata 3 punktów, 1,5 metra, to wszystko, tak jak Polonisz powiedział, do odrobienia, prowadzi Bibis. Ciganojer drugi, Janusz Wietrzybalko na pozycji trzeciej, Brykiet szósty, dobrze to wygląda, Jarosław 13. I przypomnę, że dzisiaj po raz pierwszy z punktami. I to już jest pewne, bo 30 zawodników nam się tak kwalifikuje. Magazyn Toma Romanow oraz Toszy Siku, Jajdy Sika, więc uciekają. Zostaje tutaj jeszcze 6 zawodników. Ale Maszal Cipe, Marian Żatecki, co nas bardzo boli. Celugorg Pirif oczywiście tutaj w tym gronie jeszcze jest. Sympatyczny Celugorg Pirif, ale coś sympatia, coś umiejętności. Oprócz tego Niko Polichronidis, Bob S. i Bluza, więc Marian Żatecki w gronie, no. Tak to można powiedzieć doborowym, tylko że no, spodziewaliśmy się czegoś więcej. To troszeczkę tak, jakby za przeproszeniem... Nie, też nie powinienem tego mówić. Dobra, nieważne, te moje dzisiejsze porównania są takie, że nie powinienem ich mówić na głos. No i drodzy Państwo, pierwsza seria za nami, Apolon, jakieś konkluzje? Powiem tak, troszeczkę tak przeleciała, mimo że trwała blisko 50 minut. Jeszcze blisko 50 minut. Trochę przeleciano. Generalnie taki konkurs do obejrzenia. Do prostu. Obejrzenia, tak. Do posłuchania, co do posłuchania. A to taki pytanie do ciebie. Weekendowy mocno. Jaka była najlepsza edycja MKP według Apolonisza Kota? O, ale to jest. Ja pytanie nie no teraz. Do przemyślenia. Do przemyślenia, zdecydowanie. No dobrze, drodzy Państwo, więc na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część rywalizacji. Na drugą oczywiście zapraszamy za 15 minut o 17. 10. Tak jest? Tak jest. Dokłaniamy się nisko i zapraszamy na drugą część. Do usłyszenia.